Tutaj w Lubiąży oprócz dużej sceny jest także scena prezentacji młodych zespołów. Przed chwilą mieliśmy okazję posłuchać fragmentu koncertu zespołu Nacht und Neben. Przedstawcie się. Marcin. Tomasz. Zandos. Jaką muzykę gracie? Gram muzykę inspirowaną nową falą, ale gram ją po swojemu. Uknęliśmy na to taki, stworzyliśmy taki termin postfala na to, co gramy. Myślę, że to trafnie odpowiada charakter naszej. A jak odpowiada wam atmosfera takiego pikniku, właściwie festiwalu tutaj, zgromadzenia wielkiej ilości młodych ludzi? No przecież gracie w wozowni. Super, świetnie. Strasznie się spuściliśmy w tej wozowni. Baliśmy się, że nam trochę dachówek na głowę spadnie, ale... Ale nie spadły? Nie, daliśmy radę. Przysłuchiwaliśmy się fragmentowi tej muzyki. Jest niezła, szybka, dynamiczna. No, taka musi być. A skąd pomysł na zespół? Długoletnie inspiracje z zespołami Joy Division, Siekiera, New Order, Flock of Seagulls zrobiły swoje i... Generalnie chcieliśmy coś grać. Pewnego dnia po prostu się spotkaliśmy i zaczęliśmy grać. Bez żadnej filozofii. Ja rozumiem, że ta czerń waszego ubioru jest taką integralną częścią filozofii tej grupy. To może Tomek coś o tym powie. Wizerunek zespołu jest bardzo ważny. Lepiej jest mieć taki wizerunek, często kontrowersyjny, niż nie mieć go w ogóle i występować w podkoszulkach, w których się śpi. Krawaty są bardzo eleganckie, więc są jak najbardziej na miejscu. Opaski są znaczące, na których jest nazwa. Nikt nie ma wątpliwości, nikt nas nie pomyli z innym zespołem.